że świat byłby bez radości. Nocny tramwaj szynami zazgrzytał. Czymże żywot bez żalu miłości? W kabarecie duch Piotra wciąż pyta. Świat bez śmiechu, ponurym koszmarem. Świat bez śmiechu, mrok anomalii. Piotr ze świata odnaleźć się starał w bukiecie białych konwali. Lat 60 już się kołysze i w głowie mędrca się nie mieści. Teatr, co z nocy jest i z ciszy, którą przerywa głos pieśni. Rym sunie się nad ranem, jak bawię lato w sążkach wzruszeń, co pieśnią jeszcze nie spisaną o czarach Piotra kapelusze. Czymże świat byłby bez radości? Nocny tramwaj szynami zezgrzytał. Czymże żywot bez żaru miłości? W kabarecie duch Piotra wciąż pyta. Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, lego, lego, jak wiatr mały, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda puszczą cumy. Za trzebocą się zatańczą miasta nasze, domy nasze. I polecą stratosferę przygarbionych w pustym polu. Bez oparcia, bez osłony, bez miteczki, choćby cowy, przytwierdzała nas do ziemi. Jak nas porwie i poniesie, za kołnierze podniesione, rozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic przeczeka, się skończy, aż ucichnie. Powstajemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać. Proszę Państwa, Piotr tam wysoko, w innym wymiarze czasu jest i widzi i już wie, że dzisiaj będzie otwarte stałe miejsce jego pobytu. Bo jak wiemy, nie miał tutaj rodziny w Krakowie, nie miał swoich dzieci. Mieszkał u pani Janiny Garyckiej, ale codziennie idąc do Kolorowej i Rynku Głównego, a potem do piwnicy, przechadzał się obok tego pięknego mickiewiczowskiego skweru Grażyny. I tutaj za moment będzie miał swoje stałe miejsce. Ale zanim to nastąpi, on jest dzisiaj w naszych umysłach, w naszych zapytaniach. I tak jest, proszę Państwa, od 25 lat. Noc w noc. Całymi latami. Witam serdecznie pana dyrektora, pełnomocnika do spraw kultury, pana Roberta Piackowskiego. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Zaczęliśmy bez pośpiechu, bo jak mówił Skrzynecki, pośpiech poniża. Więc ja mam taki od razu postulat, żeby do tego hymnu Piwnicy pod Baranami, gdzie są słowa miasta nasze, latarnie nasze, jeszcze dopisać skwery nasze, bo od dzisiaj
ten skwer, jak tutaj ktoś mi podpowiedział, już jest na Google Map, skwer Skrzyneckiego, mógł być przedmiotem również szerszej, ogólnej wiedzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, w dniu imienin Piotra, także Piotrom i Pawłom najserdeczniejsze życzenia. Pan prezydent w tej chwili jest przesłuchiwany przez Radę Miasta Krakowa, ponieważ trwa sesja absolutoryjna i muszę Państwu powiedzieć, że obok historycznego otwarcia skweru wydarzyła się rzecz historyczna również na sesji Rady Miasta. Otóż w punkcie, który się nazywa interpelacje, jedna z radnych krakowskich na mównicy powiedziała: zgłaszam postulat, aby nie otwierać skwerów, a zwłaszcza skweru Piotra Skrzyneckiego, w momencie, kiedy organizowana jest sesja absolutoryjna miasta Krakowa. Zostało to zapisane w annałach naszego miasta. Drodzy Państwo, to, że mogę tutaj być, jestem tym faktem ogromnie poruszony. Ta sama Wysoka Rada Stołecznego Miasta Krakowa zaledwie kilka dni temu przyznała ważny medal, jedno z najwyższych odznaczeń Krakowa, Krakowie Merenti, Piwnicy pod Baranami i związanym z nim twórcom, niebieskim ptakom, które reprezentują wszystkie odmiany kreatywności. Ten istniejący 66 lat słynny kabaret jest więcej niż kabaretem i podkreślał to prezydent w swojej laudacji. Jest zwierciadłem unikalnej atmosfery artystowskiego, literackiego, kreatywnego, rozśpiewanego miasta. Piwnica to symbol i ikona właśnie takiego Krakowa. Wcześniej zielony balonik definiował ten specyficzny, trudny do uchwycenia nastrój życia kulturalnego, intelektualnego. Artyści piwniczni to przedstawiciele najwybitniejszych polskich twórców, kompozytorów, muzyków, pisarzy, scenografów, a sama piwnica stała się też dla nich domem takiego artystycznego spełnienia. Przybywali do piwnicy wszystkimi możliwymi drogami. Ale piwnica jest też emanacją charyzmy samego Skrzyneckiego, a dzisiaj miejscem oddziaływania jego dziedzictwa, nie bójmy się tego słowa, dziedzictwa kulturowego Krakowa, prezentowanego na piwnicznej scenie z wielością konwencji, skłonnością do wcipu, brakiem pruderii, łamaniem konwenansów i takim ironicznym dystansem do świata. I to jest też paradoks, że kabaret, który w zasadzie nie był niepolityczny, ale z pewnością antyreżimowy, dzięki mistrzostwu w osiąganiu takiego poetyckiego kamuflażu odegrał ważną rolę również polityczną. Dla wielu nieobecność Skrzyneckiego to ciągle bolesny temat i nieustannie doświadczamy tego stanu, że ten brak Skrzyneckiego jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Bez codziennych zwyczajów, przesiadywania, zagadywania, rozdawania kwiatów przypadkowo spotkanym paniom, improwizowanych benefisów, zgrywy tych wszystkich reżyserii, gdzie Kraków był po prostu scenografią dla cygańskiej fantazji, dla autokreacji i uwagi dla każdego fragmentu naszego miasta. Drodzy Państwo, jesteśmy w takim szczególnym miejscu, tu w pobliżu Placu na Groblach. Pan Piotr niejednokrotnie otaczany tłumem radosnej piwnicowej kompanii wracał tutaj do domu. Tutaj też, jak usłyszałem w tłumie, okazuje się, że pod Grażyną czytano rozmaite wiersze i to chyba były takie pierwsze slamy poetyckie, kiedy to się jeszcze slamami nie nazywało, więc to miejsce ma też taki szczególny wymiar, ale nieopodal skwer Ewy Demarczyk, Tadeusza Bojarzeleńskiego, tam dalej oczywiście Wajda, Wodecki. Już samo to, że Skrzynecki jest koło Boja, skłania do takiej myśli, że jeszcze powinniśmy tutaj przywieźć z Podgórza tą huśtawkę Małgorzaty Markiewicz, takie Gombrowiczowi naród. I mielibyśmy tutaj tych wszystkich trzech demistyfikatorów narodowego zadęcia. Więc żeby nie wpadać za dużo zadęcie, bo też pan redaktor Krupiński już mi powiedział, ależ pan pełnomocnik w tym garniturze się musi nacierpieć, więc ja nie będę za dużo cierpiał, tylko chciałbym na koniec, drodzy Państwo, przed tą trybuną honorową, która witała Skrzyneckiego na 40-lecie piwnicy pod Baranami, kiedy to był prawie taki pierwszomajowy pochód, 40 owiec, Szłolbrychski na koniu, Turowicz, Miłosz, Mazowiecki, wszyscy wielbiciele piwnicy pod Baranami. No i sam wtedy Józef Lassota, prezydent Krakowa, powiedział do Skrzyneckiego: chciałbym przypomnieć, że pan Piotr jest królem w Krakowie.
No więc my też ten fakt dzisiaj w sposób szczególny podkreślamy bliskością Wawelu i pan Piotr miał wtedy odpowiedzieć, tak to prawda. No więc trudno z tym dyskutować. Drodzy Państwo, dzisiaj nazywając skwer na Plantach imieniem niezapomnianego barda, czarodzieja, prestidigitatora, koryfeusza, wyrażamy nadzieję, że co drugi naukowiec, urzędnik czy cinkciarz będzie się umawiał na spotkania przy skwerze Skrzyneckiego, a pięknie niech nam się oplata serce miasta skwerami wybitnych postaci: Wodecki, Bartoszewski, Wajda, Skrzynecki, Demarczyk, Zagajewski. I niech nam pilnują tego Krakowa, niech doglądają dziennych i nocnych duchów, niech nam Skrzynecki wskazuje drogę do piwnicy pod Baranami. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Solidnie wykonana, rzemiosło tradycyjne. Mam nadzieję, że znajdzie poczesne miejsce na dziedzińcu pałacu pod Baranami, który można by nazwać imieniem Piotra Skrzyneckiego. To zależy od właściciela tego pałacu. Jak się okazuje, wiele trudności nam nastręczają obecnie. Tak, dziękuję. Tak jest. Szanowne panie, szanowni panowie. Można śmiało stwierdzić, iż każdy odbiorca kultury w Polsce wie, że Piotr Skrzynecki był współzałożycielem piwnicy pod Baranami. Bardziej natomiast zorientowani wiedzą, że był szefem artystycznym tegoż miejsca i był jego konferansjerem. Był ostatnim przedstawicielem cyganerii artystycznej drugiej połowy XX wieku. Piotr Skrzynecki związany był z Krakowem z własnego wyboru. Szybko stał się legendą tego miasta. Przechadzał się w rynku w kapeluszu z piórkiem oraz pelerynie, taki gigant młodopolskiej sceny. On ubóstwiał kierunek literacki młodą Polskę, a szczególnie upodobał sobie dadaizm. Włóżmy słowa do kapelusza, wyciągnijmy na chybił trafił, a wyciągniemy przepiękny poemat Dada. On był mistrzem w tym kierunku. Piotr Skrzynecki miał marzenie. Chciał zmienić w Kraków w najweselsze, w najbardziej barwne miasto świata. Stąd organizacja wielu znakomitych przedsięwzięć artystycznych. Wnijście księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa, hołd pruski, kopce krakowskie, przysięga Tadeusza Kościuszki w rynku głównym, czy wreszcie piękne widowisko w Azowie, czy nie przenoście nam stolicy do Krakowa, wreszcie Komuno wróć, bo też był taki program z twarzami z minionej epoki. Do legendy przeszły, proszę Państwa, aranżowane i organizowane imieniny Piotrowe, a właśnie dzisiaj otwieramy ten skwer w jego czas, w jego imieniny, a były one organizowane w przeróżnych miejscach Krakowa. Przecież nigdy one w zasadzie się nie powtarzały. A to były na Rynku Kleparskim, a to znakomite widowiskowo na dworcu głównym Krakowa, a to pod mostem dębnickim, a to, proszę Państwa, na Plantach jeszcze nie było tego, a więc dzisiaj będziemy to świętować, bo na Plantach owszem był bal, ale nie było obchodzonych imienin. Były bardzo hucznie, bo ponieważ, tak jak pan dyrektor zauważył, lubił szaleństwa z umiarem pewnym, lubił poezję oraz lubił muzykę. A to szczególnie miejsce jego było ulubione, bo jak zaznaczyliśmy, mieszkał nieopodal Wawelu, prawie że u jego stóp przy placu na Groblach. Tędy codziennie przechadzał się, przecież tutaj spoczywał pod tym pomnikiem Grażyny Mickiewiczowskiej, proszę Państwa, była ławeczka. Można było spocząć, można było wyjść na pomnik i tę Grażynę uściskać w sposób, jaki tylko elegancki Piotr potrafił to zrobić. Niedługo, proszę Państwa, przed śmiercią marzył o jednej dużej imprezie, o zjeździe królów, czyli odtworzenie
odtworzenie z 1364 roku słynnej uczty we Wierzynku. Nie zdążył tego, proszę Państwa, zrobić, ale materiały już były przygotowane i jedynie Piotr Förster, tutaj ówczesny dyrektor piwnicy pod Baranami, wie, że rozpoczęliśmy przygotowania. A przygotowania zawsze rozpoczynały się w małej liczbie osób, bo nie było takiej ilości osób. Pewnie dzisiaj byłoby to nie do odtworzenia, bo różne przepisy by mogły te przygotowania nam zakłócić. A organizatorów było bardzo niewiele, a odpowiedzialność przecież duża. Proszę Państwa, tak Piotr Skrzynecki mówił o Krakowie. Mnie osobiście fascynuje to miasto, autentycznie fascynuje. To jest królewskie miasto. Tu jest zamek i ta tradycja o świętym kamieniu na Wawelu. To wszystko jest takie piękne. Mam patriotyczną cześć dla tych tradycji. Czuję się tu, że to jest królewskie miasto. Odsłaniając skwer imieniem Piotra Skrzyneckiego, precyzyjnie w dzień jego imienin, twórcy piwnicy składają hołd nie tylko Piotrowi, ale i miastu. Chciałbym przy okazji podziękować serdecznie Radzie Miasta Krakowa. To dzięki Waszej decyzji, Szanowni Państwo, możemy się cieszyć dzisiejszym spotkaniem. Ze szczególną wdzięcznością zwracam się ku Pani Małgorzacie Jantos, Przewodniczącej Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, ku Panom Łukaszowi Maślony i Radnemu Łukaszowi Wantusze oraz Jerzemu Ziętemu. Jestem wdzięczny i zobowiązany. Wasza życzliwość i determinacja sprawiły, że szczęśliwie udało się sfinalizować inicjatywę Piwnicy pod Baranami. Ja muszę stwierdzić, że trwało to półtora roku, zanim do tego momentu dzisiaj doszło. Jestem, proszę Państwa, przekonany, że ten skwer będzie cieszył nie tylko nas, piwniczan, że to miejsce jest, że to miejsce powstało, ale będzie cieszył każdego krakowianina, będzie cieszył osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta, zarówno z kraju, jak i za granicą. Dziękuję bardzo za uwagę. Kiedyś śpiewała przejmująco Halina Wyrodek, a dzisiaj ten hymn wybrzmiewa tuż przed otwarciem tego skweru. Michał Półtorak, nasz wspaniały skrzypek piwniczny, i Agata Półtorak, córka pana Michała. Poproszę teraz, nastąpi teraz otwarcie skweru. Robert wychodzi z kawy już całkiem. Panie Robercie, kochany. Niech to jest dyrektor z kawy. Jeszcze jedną solę. Dzięki. Głos Piotra Skrzyneckiego. Dyrektor teatru słynnego miasta N ma zaszczyt donieść,
że po długich trudach i pracach czuje się zmęczony i ma zamiar odpocząć. I w tym to celu chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny, cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość domów wiejskich w czarujących okolicach. Chce sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nadto chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru. Chcę sprzedać 3 butelki błyskawicy, słońce zachodzące cokolwiek już przetarte i księżyc cokolwiek stary. Wóz triumfalny prawie nowy, 2 smokami zaprzężony. Płaszcz purpurowy dla Semiramidy, który służył później Agamemnonowi, Menelausowi i innym bohaterom. W uroczystości miał udział wziąć bratanek Piotra Skrzyneckiego, pan dr Marian Skrzynecki. Niestety ze względu na upał, a to jest starszy pan, nie mógł przyjechać dzisiaj do Krakowa. Jestem przekonany, że na uroczystości tradycyjnej już, bowiem weszła ona na stałe do kalendarza miasta Krakowa, koncercie dla Piotra S., który w tym roku odbędzie się 11 września w Nowochódzkim Centrum Kultury, przybędzie na pewno, a i Państwa serdecznie tam zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję, że tak licznie przybyli Państwo na tę naszą bardzo piwniczną uroczystość. Dziękuję bardzo.